Друзі, я хочу трошечки прочитати історію створення ось цього польського огурка. Він був створений колись так на основі чеської чехословацької шкоди. І трошечки прочитаю її історію, тому що вчора ми ним якраз їхали Варшавою. Под конец лет 50-х подписана została умова, дзięki której jelczańskie zakłady samochodowe uzyskały licencję na produkcję międzymiastowego autobusu opartego na konstrukcji czechosłowackiej Szkody 706 z nadwoziem firmy Karosa. Początkowo do Jelcza dostarczono gotowe podwozia, a podwrocławska fabryka wykonywała nadwozia na licencji. W ten sposób powstał autobus Jelcz 43, doskonale radził sobie na liniach dalekobieżnych, a dla ruchu miejskiego wymagał pewnych modyfikacji. I tak w 1962 roku przygotowano dokumentację wersji pomyślanej do obsługi się komunikacji miejskiej. Zamontowano szersze dwupłatowe drzwi, którymi sterował kierowca za pomocą instalacji pneumatycznej. Zmieniono również aranżację wnętrza, głównie układ siedzeń. Wersja miejska otrzymała oznaczenie Jelcz 282 MEX. Podwrocławska fabryka rozpoczęła jego produkcję seryjną w 1963 roku. Ogórki prędko na stałe zagościły w krajobrazie polskich miast. We Wrocławiu pierwsze egzemplarze Meksów pojawiały się wkrótce po rozpoczęciu ich produkcji w grudniu 1963 roku. Był to długo wyczekiwany przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne zastrzyk nowoczesnego taboru. Od kursujących dotychczas Ikarusów 60, Sanów H01, H25 i H27 odróżniała je znacznie większa pojemność, ponad 80 pasażerów, niezawodność oraz liczba dostarczonych egzemplarzy. To sprawiło, że do 1970 roku Jelcz 272 MEX zdominowała autobusową komunikację miejską, a do 1977 roku, czyli ostatniej dostawy MEX-ów, dostarczono ich prawie 400 sztuk. Ponadto wrocławskie MPK otrzymało 49 sztuk w wersji przegubowej. Zmierzch eksploatacji tego typu autobusu nadszedł dopiero w latach 80., gdy zaczęły być zastępowane nowszymi Jelczami PR110U i Ikarusami 280. Ostatnie egzemplarze pasażerskie zdjęto ze stanu MPK w 1989 roku, a ostatnie pogotowie techniczne oparte na ogórku zezłomowano na początku XX wieku. Не бійтеся оцих всіх слів. Я читала цей текст вперше. Я до запису відео його не читала. Тут багато ось таких складних словечок, але це все слова, які стосуються власне виробництва цих автобусів. Так це все відбувається. Бачите, ось так вони виглядали, і мені було дивно, що їх називали огурки. Бачите, огурки, ось ці автобуси. Було цікаво, пишіть.